Witam bardzo serdecznie dzisiejszego wieczoru w imieniu tego, który powiedział: ja daję wam szalom, nie taki jak daje ten świat, pokój złudny, fałszywy, często oparty na tym, co nie przynosi prawdziwego zaspokojenia. Ja daję wam szalom, który sięga głębi twojego jestestwa, który leczy złamania, który leczy zranienie, który scala pęknięcia w twojej istocie. To jest chyba to najcenniejsze, czym Bóg chce dzisiaj obdarzyć takiego zwykłego człowieka, często zawiedzionego w swoich nadziejach, w tym, co może znaleźć w swoim życiu, często wykorzystanego przez ten świat, rzuconego, targanego gdzieś jakimiś fałszywymi przekonaniami o jakiejś pewności, o jakimś fundamencie, wyzutych z człowieczeństwa, pozbawionych godności, miotanych jak łódka bez sternika i w końcu wyplutych gdzieś w zupełnie nieznanym miejscu. To jest rzeczywistość życia wielu ludzi w tym pozornie uporządkowanym świecie. I myślę, że do tego jesteśmy powołani, jako ci, którzy zakosztowali tego pokoju, chociaż w małej odrobinie, każdy z nas, aby tym dzielić się z ludźmi wokół w taki czy inny sposób, tak jak Pan Bóg pokieruje. Ten głęboki pokój oparty jest na pojednaniu z Bogiem. To jest fundament. I to pojednanie dokonało się na krzyżu. Pytanie do każdego człowieka, może i do niektórych z nas jest takie, czy zechce ten pokój, szalom, tak po prostu przyjąć z dziecięcym zaufaniem, którego Jezus wymagał od ludzi jako wstępny warunek. Po prostu dziecięce zaufanie. Ja trochę sobie przypominam, jak byłem dzieckiem, i jak coś od rodziców usłyszałem, to ja w to wierzyłem. Chociaż czasami to trochę było takie sprzeczne z logiką. Bo czasem coś powiedzieli, tak, 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 nie wiedząc nawet na co odpowiadają. A ja wierzyłem. Bo dzieci mają taką zdolność. Na pewno jesteśmy ciągle jeszcze pod wrażeniem tego mijającego tygodnia, tych wszystkich słów, które były przy tej okazji wypowiadane, słowa, które były czytane, tych wszystkich przeżyć, które temu towarzyszyły. I mając to wszystko na uwadze, jesteśmy wezwani, zachęceni, aby oddać Jemu jako mężowi boleści, który doświadczył każdego rodzaju cierpienia, jak mówi słowo, swój ból i przyjąć od Niego ukojenie. Kiedy Izraelici wyszli z Egiptu, wyprowadzeni przemożnym Bożym działaniem, Jego wyciągniętym ramieniem, jak jest w Księdze Wyjścia powiedziane, wtedy świat poznał przedziwnego Boga, wszechpotężnego, który jednak używa najuniżejszych narzędzi, żeby zatkać usta temu, co jest wyniosłe. Taki jest nasz Bóg dzisiaj. On tak potem będzie działał przez swojego sługę, sługę Pana, o którym mówi prorok Izajasz, który był wzgardzony i opuszczony. Nikt nie przywiązywał wagi do niego, do jego wyglądu. Ale on właśnie
otrzyma dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy. Właściwie ten werset z Księgi Izajasza, 53 rozdziału, w taki bardzo trafny sposób oddaje istotę Paschy i jej ostateczny cel. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Złoży swoje życie w ofierze, którą Izrael rokrocznie obchodził właśnie w święcie Pesach i przygotowywał się. Na tą ofiarę, która przewyższała wszystko, co było przedtem, a jednocześnie stanowiła jej doskonałe wypełnienie. Ujrzy potomstwo. I my dziś tu też jesteśmy dzięki niemu. A także setki, tysiące, dziesiątki tysięcy i jeszcze więcej, miliony może naszych braci i sióstr na obliczu całej ziemi. On jest naszym, możemy powiedzieć, bratem pierworodnym i przyłączył nas do tej Bożej rodziny. I przez Niego wola Pana się spełni. Będzie żył długo. Tak, Jego dni są niepoliczone. Nie da się opowiedzieć wieczności. A razem z Nim będziemy my. Wola Boża zamierzona dla człowieka, dla tej ziemi, dla tego rodzaju stworzenia, które w pewnym momencie zrodziły się w Bożej myśli. I stworzył nas ludźmi jako bardzo wyjątkowe stworzenia w swoim ogromnym królestwie. To pierwotne zamierzenie, ten plan przez Mesjasza zostanie odzyskany i do końca zrealizowany, a koniec będzie jeszcze wspanialszy i bardziej obfity niż był początek. I o tym mówi Księga Objawienia, ostatnie rozdziały mówiące o wspaniałym złotym mieście, które Bóg przygotował jako miejsce naszego zamieszkania. Dzieło Chrystusa, Ewangelię ukazują właśnie w kontekście święta Paschy. Że Pascha jest kluczem takim interpretacyjnym do tego dzieła, do tej ofiary. Że naród Izraela był na to przygotowany właśnie poprzez to rokroczne świętowanie według tego, jak Pan Bóg to zaplanował i im nakazał. Wiedzieli, co to jest baranek, wiedzieli, o co chodzi z przelaniem krwi, z pomazaniem odrzwi, tak? Wiedzieli, że Bóg, kiedy ich przodkowie mieli wyjść, ominął ich domy, ocaleli, a ci, którzy nie zaufali Bożemu postanowieniu, nie zaufali barankowi, nie spożyli go, ponieśli śmierć. To wszystko było ciągle na nowo przypominane i to stanowiło jakby, można powiedzieć, taką pewną formę, którą teraz Mesjasz napełnił zupełnie nową treścią. Choć to, co było, nie było bez znaczenia. Możemy powiedzieć, biorąc pod uwagę całe słowo, że Bóg dokonał dwóch współzależnych, potężnych aktów wybawienia. Wtedy w Egipcie to też było wybawienie duchowe, tak jak mówiliśmy o tych plagach, o tym kruszeniu duchowych łańcuchów, które pętały Egipt. Dzisiaj Bóg wyprowadza nas z królestwa ciemności, od innego faraona, który jest. Tak naprawdę, obojętnie jaki by nie był, reprezentuje tego samego księcia tego świata. Ale jak mówiliśmy, Bóg wyrwał nas z mocy ciemności, wyrwał. To jest niezwykle ważne i przeniósł do królestwa swojego Syna umiłowanego. I dzisiaj to królestwo jest wśród nas. Może nie zmierzamy terytorialnie do ziemi obiecanej jak Izrael,
jednak Nowy Testament mówi, jesteśmy na świecie, ale nie ze świata. Więc ta granica jest gdzieś w sercu. Nie możemy tak całkiem wyjść stąd, bo tutaj żyjemy. Co powoduje, że cały ten problem jest taki bardziej subtelny, że ta czujność jest tym bardziej potrzebna. I ta konieczność oddzielania światłości od ciemności, tego, co dobre, od tego, co złe. I tak Nowy Testament wzywa. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. Mamy się w tym rozwijać, w coraz lepszym poznawaniu tego, co w oczach Bożych jest świętością, a co jest nieprawe, czy po prostu pospolite. Więc jest to pewne napięcie i dlatego również to, co wydarzyło się wtedy w Egipcie, łącznie z wydarzeniami Ewangelii razem, tworzy pewną spójną całość, która niesie pouczenie dla nas dzisiaj. I tak jak mówiliśmy, Pan Jezus, kiedy spotkał uczniów idących do Emaus i oni Go nie rozpoznali, przedstawił im się w taki sposób, że zaczął im wykładać, począwszy od Mojżesza, od Pięcioksięgu. A oni byli na świeżo po tych wydarzeniach. Tak więc istotną część tej opowieści musiała stanowić Pascha, przypomnienie, w jaki sposób w kontekście właśnie Księgi Eksodus i całego tej panoramy wydarzeń, jak to wszystko świadczyło o Mesjaszu. A tak jak mówiliśmy, przecież miałby inne sposoby objawienia się im, ale chciał poprzez słowo ich przekonać, że ono ciągle ma w sobie tą moc, z którą Bóg je związał. Ma to natchnienie, jest aktualne i że ono stanowi potwierdzenie, taką legitymizację osoby Mesjasza, można by było powiedzieć. Dlatego warte jest ciągle badania i rozważania i ma nas przekonywać. Oczywiście mamy też przykład apostoła Pawła, który szedł do Damaszku i tam w taki bardziej radykalny sposób Pan Jezus się objawił. Ale to, co było później, nikt chyba, tak jak Paweł, nie znał Tory i tych wszystkich jeszcze towarzyszących temu tradycji, a jednak jakaś zasłona ciągle była na jego oczach. Później, kiedy on zobaczył, pierwszy raz w życiu być może, naprawdę zobaczył, powiedział, to, w czym dotąd pokładałem zaufanie, w porównaniu z Mesjaszem, to jest istnie warte. Ale z drugiej strony, od pierwszego dnia, kiedy już widział, kiedy znowu mógł mówić, czytamy, przekonywał Żydów w Damaszku, że Jezus jest Mesjaszem na podstawie pism, tak? Wykazywał z pism. To było to pole właśnie dyskusji. Więc on wszystko to, co dotąd znał, przewartościował. W świetle Mesjasza ukazało mu się to jako prowadzące właśnie do Niego. Tak jak Pan Jezus powiedział, badacie Pisma, bo myślicie, że tam w tym jest jakaś taka mądrość sama w sobie, zbawienie, a wartość Pism polega na tym, że one mu składają świadectwo o Mnie. I to jest właściwie cel, który nam przyświeca, kiedy sięgamy również do tych wcześniejszych ksiąg biblijnych. I poprzednim razem zaczęliśmy od takiego przykładu osoby Józefa. Mojżesz zabrał też z sobą kości Józefa. 13 rozdział mówi o tym, jak oni są świeżo po nocy paschalnej, już wychodzą. Gdy ten związał synów izraelskich uroczystą przysięgą, mówiąc, gdy was Bóg łaskawie nawiedzi, zabierzecie stąd moje kości. I to jest odniesienie, nawiązanie do księgi Genezis 49, 24 do 26. I tutaj jest powiedziane, ja wkrótce umrę, lecz Bóg nawiedzi was łaskawie i wyprowadzi was z tego kraju do ziemi, którą przysiąg dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. A potem zobowiązał Józef pod przysięgą synów Izraela, to konkretnie Jakuba, który miał nowe imię Izrael, mówiąc, gdy was Bóg łaskawie nawiedzi, zabierzcie stąd
kości moje. Józef umarł mając 110 lat. I tu jest ważna rzecz. Zabalsamowano go. Był premierem Egiptu. Do dzisiaj archeologowie przekopują różne piramidy w Egipcie, szukając mumii faraonów. Tak? Oni mieli patent na życie pozagrobowe. Tak się im zdawało. No co jak co, ale takie potężne piramidy to chyba jakoś zagwarantują godne życie w zaświatach. A jeszcze te wszystkie metody balsamowania z pewnością sprawią, że to ciało się nie rozpadnie. I faktycznie mieli takie przekonania, że wszystko, co oni tam oferują w tym obrządku pogrzebowym w jakiś sposób gwarantuje życie po tamtej stronie. Oczywiście wiemy, że Józef nie podzielał tego zdania, bo powiedział, jak tylko się nadarzy okazja, zabierzcie moje kości z Egiptu i przenieście do tego duchowego domu, który Pan Bóg nam obiecał, naszym ojcom. Więc on przechowywał tą wiarę Abrahama, Izaaka, Jakuba. Żył tą wiarą i wiedział, że Bóg wcześniej powiedział, na jakiś czas będziecie w Egipcie, dopóki nie dopełni się wina Kananejczyków. Potem tutaj wrócicie w wielkiej liczbie. Więc było to świadectwo wielkiej wiary. Widział, jakie zagrożenia są w Egipcie. Mówiliśmy o tym. I to, że ten Egipt ma potencjał, żeby ich pochłonąć, żeby zniszczyć ich tożsamość dzieci Bożych, a jednak ufał, że skoro Bóg tak powiedział, to ich wyprowadzi. I Księga Wyjścia o tym mówi, jak do tego doszło. I ostatnio poświęcaliśmy temu uwagę. Więc może on miał jakieś szczególne mauzoleum, może piramidę. I teraz, po iluś latach, kiedy już inne pokolenia doszły do głosu w Izraelu, wśród Izraelitów. Po nocy paschalnej wychodzą. I Mojżesz zabiera kości Józefa ze sobą. Skąd się zabiera, tak? A więc zauważmy ten obraz. Izrael wychodzi z Egiptu, a zostawia po sobie pusty grobowiec. Wszyscy wiedzieli, tam był ten nasz wielki premier, który ocalił Egipt i któremu Egipt tyle zawdzięcza. Świadectwem tego, co się wydarzyło, po Izraelitach już nie było śladu. Można by było nawet historycznie zatrzeć. A jednak pozostał pusty grób. I to jest pewien taki mesjaniczny obraz, proroczy, sięgający w przyszłość, że kiedyś Bóg zrobi to jeszcze raz. Taki midrasz, przypomnę, że to jest taki sposób komentowania żydowski, bliski przypowieści z Ewangelii. Taki midrasz powiada, że kiedy lud tamtej nocy pilnie zajmował się pożyczaniem od Egipcjan kosztowności, to Mojżesz pilnie zajmował się odszukiwaniem grobowca i zorganizowaniem transportu kości Józefa. Czyli miał jakieś inne priorytety. Oczywiście potem uważa się, że kiedy szli przez pustynię, już była sporządzona arka, to zaraz obok arki niesiono trumnę ze szczątkami Józefa. I było to takie ciekawe zestawienie, ponieważ tak w arce było to, co Bóg określa jako instrukcję życia. I to miał być kiedyś jako element miejsca najświętszego, podnóżek jego tronu, tutaj na ziemi właściwie. I obok przemieszczały się kości tego, który do końca właśnie zaufał. Temu, który ostatecznie wskrzesi go z martwych. Bo inaczej po co iść do tej ziemi? Żeby jeszcze, powiedzmy, tutaj tak notabene, żebyśmy nie ulegli pewnym stereotypom, oczywiście Żydzi wyszli z Egiptu, czy Izraelici, z ogromną wyprawką. Ale to nie dzięki swojej przezorności, bo nic by nie zrobili. Wręcz złupili Egipt, jak mówi słowo. Ale dał im to Bóg.
To była część jego obietnic. Powiedzieli, dzisiaj nie chcą was wypuścić, a kiedyś wypchają was z tej ziemi. I jeszcze powiedzą, weźcie sobie wszystko, co chcecie, tylko wyjdźcie stąd. Więc Bóg sprawił tą przemianę, która na początku wydawała się kompletnie niemożliwa. I zauważmy, chociaż były to pewne dobra wzięte z Egiptu, to one później, kiedy ich serca doznawały odmiany, również były używane w taki przemieniony sposób, ponieważ w pewnym momencie zaszła potrzeba zebrania darów na budowę przybytku. Oni to mieli zapewne jako takie zaskórniaki, tak? Na czarną godzinę, gdyby coś kiedyś... Każdy stara się być przezorny. A jednak coś ich skłoniło do tego, żeby na budowę tego namiotu spotkania z Panem oddać ostatnie zabezpieczenie swojej rodziny. Uznali, że to jest warte tego, żeby zamieszkał wśród nich Pan. Wtedy dopiero będzie zabezpieczenie. I to było wielkie zwycięstwo wiary tamtych ludzi. Zważywszy, że dosłownie kilka dni wcześniej oni trochę tego złota poświęcili na coś innego. Tak, ulegli pewnemu złudzeniu. Sporządzili sobie cielca. Ponieśli za to karę. Teraz, kiedy Bóg otworzył przed nimi nową szansę, pokazali w praktyczny sposób, że ich serca są przemienione. Tamto złoto odzwierciedlało ich własną chwałę tak naprawdę. To złoto, które przekazali na budowę sprzętów świątynnych, odzwierciedlało tą chwałę przybytku, który nie jest z tej ziemi. Wiemy, że był taki element jak taka misa do obmywań, tak, miedziana. I ona była sporządzona z miedzianych lusterek kobiet, które wcześniej może tak lubiały się przeglądać w tym i widzieć tam własne odbicie, cieszyć się własnym wyglądem, własną urodą. Tam w przybytku ta misa do obmywań służyła kapłanowi, żeby on w odpowiednim stanie wszedł dalej i stanął przed Panem. On się też przeglądał, ale nie, żeby podziwiać samego siebie, tylko żeby uważnie się przyjrzeć swojemu obliczu, czy nie ma tam czegoś, co by mogło zgorszyć Pana. To też jest bardzo ciekawa przemiana. Tylko, że tutaj wybiegamy trochę w przód. Już w te dalsze jakby etapy tego duchowego rozwoju Izraela. I ostatnio zakończyliśmy również na tym, że ten element, można powiedzieć, tego pakietu świątecznego, który nazywamy Paschą, on się składa z kilku elementów tak naprawdę, ale ten pierwszy, od którego się to zaczyna, to była właśnie ta jedna noc paschalnego wykupienia, czas wyzwolenia, zwany do dzisiaj w tradycji żydowskiej czas naszej wolności. I 12 rozdział, 42 werset Księgi Wyjścia nazywa tą noc nocą czuwania albo wyczekiwania. I wiemy, Izrael wyczekiwał, tak? Ale tu chodzi o coś innego, że było to wyczekiwanie Pana. To znaczy, że Pan też wyczekiwał, żeby ich stamtąd wypuścić. Im się może wydawało, że on może śpi, że opóźnia to wszystko, że tu takie straszne rzeczy się dzieją, a to wybawienie nie nadchodzi. A tymczasem rzeczywistość jest inna. Pan czuwał. Stróż Izraela nie zasypia. Aby ich wyprowadzić z Egiptu. I dlatego na pamiątkę tego, że Pan czuwał, żeby im pomóc i ten sam Pan dzisiaj działa na naszą rzecz, ma ona być nocą czuwania dla wszystkich synów Izraela po wszystkie pokolenia ku czci Pana. Tak mówi ten werset.
I oni czuwali w taki sposób, że świece mieli zapalone, dzisiaj może by było powiedziane latarki, ale wtedy były świece i biodra przepasane. Czyli mówiąc krótko, tak byli odziani, nawet siedząc przy stole, żeby byli gotowi do wyjścia w takim ubraniu, które sprzyja sprawnemu maszerowaniu. Nie jakieś takie szaty, które krępują tempo marszu. To znaczy, że trzeba odłożyć wszystko, co w tym biegu wiary nas spowalnia. I tak jak mówiliśmy, ta rzeczywistość paschalna powinna być rzeczywistością każdego dnia naszego życia. Owszem, to się dokonało raz, ale nie miałoby sensu, gdybyśmy zakończyli ten tydzień i uważali, że do przyszłego roku, do kwietnia mamy z tym spokój. O tym też wspominaliśmy. Ewangelie często piszą, znajdujemy w Ewangeliach to sformułowanie o świecach zapalonych, biodrach przepasanych. To nawiązuje do tej właśnie symboliki paschalnej. I dlatego do dzisiaj w tradycji żydowskiej pierwszy wieczór paschalny, czy Wigilia Paschy byśmy powiedzieli, jest czasem tego szczególnego wspominania Bożych dzieł, tej całej panoramy zdarzeń, łącznie z tymi wszystkimi plagami i tym targowaniem się z Faraonem i tak dalej, i tak dalej. Obchody w takim przeciętnym żydowskim domu koncentrują się na wspólnym, rodzinnym, tak jak to miało miejsce również i wtedy, i bardzo jednocześnie uroczystym posiłku, który nazywany jest sederem. To jest hebrajskie słowo seder i ono dosłownie oznacza nie ucztę, ale porządek. Ponieważ składa się ten wieczór z kolejnych elementów, które mają swoje nazwy. Różne są tam etapy. Wszystko trwa dość długo, czasem długo w nocy jeszcze. Co ciekawe, to słowo seder jest odwrotnością czegoś, co byśmy określili chaosem albo tohu wabohu, tak? Jak z Księgi Rodzaju zaraz na początku. I chaos to jest to, z czego Bóg ten świat wydobywa, można powiedzieć, a kiedy człowiek odpada od Boga, to, co Bóg nam stworzył, uporządkował, my z powrotem spychamy w bezkształt. Niszczymy. Zamiast budować, zamiast porządkować, wprowadzamy zniszczenie. Niszczymy widzialny świat wokół siebie i niszczymy niewidzialne relacje między ludźmi. Taka jest rzeczywistość. I seder nawiązuje do pewnej odwrotności, więc kiedy rodziny żydowskie zasiadały do sederu, to mieli wrażenie, że tu nie chodzi tylko o jakieś tam jedzenie i przypominanie czegoś, ale że uczestniczą w czymś, co odnosi się do tego właściwego porządku. I ono jest związane z Paschą, z barankiem, z wybawieniem. Oczywiście jest to bardzo ciekawym, budującym doświadczeniem przeżyć taki seder. Ja tylko krótko opiszę może, o co w tym wszystkim chodzi. Spożywa się wtedy różne tradycyjne potrawy, które mają dużo symbolicznych odniesień. Wspólnie się recytuje psalmy, modlitwy. One wszystkie są oparte na Bożym Słowie. I opowiada się według takiego specjalnego scenariusza zwanego Hagadą, całą tą historię wyjścia Żydów z niewoli egipskiej i tych cudów, które temu towarzyszyły. Tak, Hagada to jest. Ogólnie mówiąc, seder jest takim wspólnym, rodzinnym poszukiwaniem odpowiedzi na główne pytanie. Czym ta noc, ta szczególna noc, różni się od innych nocy? I to pytanie zadaje na ogół najmłodszy syn w rodzinie, głowie domu, temu, który jest w tym domu w tym momencie jak kapłan, tak? I sprawuje tą całą ucztę. Rabini nauczają zgodnie z Torą, że
W każdym pokoleniu człowiek winien postrzegać siebie tak, jak gdyby to on sam wyszedł z Egiptu owego dnia. Ponieważ tam jest napisane, ty opowiesz swojemu synowi, jak właściwie jak ciebie Pan Bóg wyprowadził, mniej więcej coś takiego. Nie jak tam pradziadków, ileś tam pokoleń wstecz, ale was. Więc ojciec musi się wczuć, że on wychodził razem ze swoimi przodkami, że to nie jest zewnętrzna historia, to jest moja osobista pamięć, czyli rzeczywistość, która jest we mnie. Tak jak nasza Pascha. Jak to będzie tylko zewnętrzny rytuał, nie mający wpływu na obecne życie, to czy to zbawi? Czy to w czymś pomoże? Wątpliwe. Podczas sederu więc odtwarza się i przeżywa całą tą historię. I ona staje się osobistym przeżyciem uczestników. Głównym takim symbolem związanym z tym przesłaniem jest talerz sederowy, na którym znajduje się 6 potraw, tak tylko w skrócie szybko powiem. One posiadają symbolikę związaną właśnie, to są takie ilustracje dla tej historii paschalnej. I Żydzi mesjańscy, którzy wierzą, że Jezus, Jeszua jest prawdziwym Mesjaszem Izraela, jest Synem Bożym, jest ich Zbawicielem, łączą również te rzeczy z ich osobistą duchową wędrówką ku wolności właśnie w Mesjaszu. Więc kiedy mają taki element jak kość tylnej nogi barana, czy jakaś inna kość, która ma przypominać baranka, to dla nich jest to odniesienie do tego baranka, który gładzi grzechy świata. To symbolizuje też ramię Boga, tak, które jest wyciągnięte i które też nas obejmuje i wyprowadza. I to jest bardzo ciekawe, że to ramię też objawiło się w taki uniżony sposób, jak baranek, który ma być zabity. A jednak w tym tkwiła taka potężna moc. Tak, charose, o którym tutaj Krzysztof wspominał, to jest taka mieszanka z pokrojonych jabłek, różne składniki się tam dodaje. Konsystencją powinno to przypominać trochę glinę, z której wyrabiano cegły, jak wiadomo, czy zaprawę murarską. On jest słodki i co ciekawe, spożywa się go zaraz po gorzkich ziołach, tak? I przesłanie ogólne jest takie, że ten smutek niewoli ustępuje radości odkupienia. Ale też może znaczyć to, że radość odkupienia często muszą, a może zawsze, poprzedzić łzy upamiętania. Ponieważ to jest takie doświadczenie osobistego spotkania się z Bogiem, a nie tylko jakaś terapia, która ma mi poprawić humor. Muszę wejrzeć w siebie. I co ja tam zobaczę? Tak jak syn marnotrawny wejrzał w siebie. Jest coś takiego jak karpas, czyli takie zielone warzywo, na przykład pietruszka, która może symbolizować wiązkę hizopu. Tak, hizop to jest taka jednoroczna bylina w takim zielnym charakterze. Takie pręty hizopu wyrastają i użyto tego, czy taki był Boży nakaz, aby hizopem posmarować odrzwia, tak, i nadproże domu krwią baranka. I w symbolice biblijnej hizop jest najuniżeńszą z roślin. Jest mowa na przykład o królu Salomonie, który układał liczne przypowieści i bajki od najmniejszego hizopu aż po najbardziej wyniosły cedr Libanu. Więc hizop jest dokładną opozycją tego, czym jest wyniosłość cedru Libanu. Świadczy o pokorze. I to było to narzędzie niejako wzięcia tego zbawienia, tej krwi i posmarowania odrzwi domu po to, żeby doznać zbawienia. Wniosek jest taki, jak przed chwilą mówiliśmy. Jest to przypomnienie o pewnej pokorze, o skrusze, która jest potrzebna, aby przyjąć krew baranka i obmyć serce. I można by było bardzo dużo szukać takich
różnych symboli i metafor dotyczących, czy mających takie właśnie też duchowe odniesienia do naszego życia. Tą pietruszkę na przykład macza się w słonej wodzie, później się ją zjada. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie. I to jakby potwierdza też właśnie to, o czym mówimy, że ta podróż musi zacząć się od skruchy serca przed Wszechmogącym. Oczywiście ta tradycja wieczerzy sederowych kształtowała się przez wiele wieków i z pewnością w czasach Jezusa była obecna, chociaż nie wiemy w jakim stopniu. Prawda, pewne elementy rozwijano, dodawano później. I nie jesteśmy tak na dobrą sprawę dzisiaj w stanie tak dokładnie stwierdzić, ale wiemy, że zanim jakaś tradycja bywała spisana na Bliskim Wschodzie, to ona bardzo długo trwała w formie ustnej. Więc na pewno było bardzo dużo elementów podobnych. Więc kiedy Jezus powiedział uczniom, gorąco pragnąłem spożyć tę paschę razem z wami. Gdyby to powiedział gdzieś w innym narodzie, to wszyscy otworzyliby usta, jaką paschę, tak? Co to dokładnie ma znaczyć? Co on chce z nami teraz zrobić? Ale oni już z nim przecież wcześniej kilkakrotnie co najmniej to robili. A ta była dla jego serca szczególnie ważna. I nie chciał spędzać jej w samotności, ale chciał razem z nimi, bo wiedział, że ma im do przekazania coś ważnego, co więcej, ma do ustanowienia coś ważnego, co wykroczy poza to miejsce, poza ten kraj, a nawet poza nasz świat. Ale myślę też, że zwyczajnie Pan Jezus był po prostu tak po ludzku przywiązany do tych, z którymi spędził tyle czasu, których tak dobrze poznał, którzy go zawodzili na różne sposoby, którzy też wzruszali go zwycięstwami swojej wiary, bo i takie były. I te związki uczniów z nauczycielami w tamtym czasie były bardzo silne. Oni wpatrywali się w swojego mistrza, ucząc się każdego jego najdrobniejszego gestu. Niemal obsesyjnie. Nie tylko, żeby sporządzali jakieś notatki, może nawet nie umieli pisać i dlatego mieli rozwiniętą pamięć wzrokową i też zapamiętywali słowa, całe frazy. Byli do tego od dziecka nauczeni i przyzwyczajeni. I taki nauczyciel, rabbi, był absolutnie od początku do końca alfą i omegą dla takiego ucznia. I być czyimś uczniem, studiować Torę u jego stóp, to był największy zaszczyt dla kogoś, kto był przejęty życiem z Bogiem w tamtym czasie. Więc myślę, że oni również ucieszyli się, kiedy usłyszeli te słowa. Ustanowienie nowego przymierza, pamiątki śmierci Jezusa wyrasta więc z samego serca tej wieczerzy sederowej. I seder Mesjasza był jednocześnie ucztą przymierza, to znaczy nowego przymierza przypieczętowanego jego krwią. Ostatnio też wspominaliśmy o tym, że uczta była bardzo ważnym elementem zawierania przymierzy, składania ofiar, nie tylko na przykład ofiary całopalne, ale też pewna część ofiar była do podzielenia z kapłanem i często ci, którzy składali ofiary, niektóre z nich zasiadali razem do stołu i wspólnie spożywali w tych różnych rodzajach ofiar świątynnych. Natomiast jeśli chodzi o baranka, to on był opiekany na ogniu, co symbolizuje ofiarę ogniową, ale spożywany w całości przez tych, którzy razem siedzieli przy stole. I w ten sposób jakby wytwarzała się taka podwójna więź. Z jednej strony ta, która nakierowana jest na Boga, i o tym mówi właśnie ofiara ogniowa,
ale też więź pomiędzy tymi, którzy siedzieli przy jednym stole i patrzyli na siebie jako na tych, którzy uczestniczą w tej samej jednej ofierze, tak? Że ten baranek jest w nich. I oczywiście w starożytnym Bliskim Wschodzie uczta symbolizowała taką głęboką wspólnotę, pokój pomiędzy uczestnikami. To, że nie mamy wobec siebie złych zamiarów, że rodzi się nowa więź pomiędzy nami. Tak więc wtedy, w czasie tamtej Paschy, oprócz tego, że oni już do tego momentu byli związani czy połączeni tymi wszystkimi przeżyciami ze swoim Panem, jednocześnie doświadczyli czegoś nowego. Może nie całkiem sobie zdawali z tego sprawę w tym momencie, że powstała też nowa więź miłości przymierza pomiędzy nimi, zobowiązująca ich do czegoś więcej. Nowe poczucie wspólnoty. O ileż bardziej, skoro spożywali nie tylko zwykłego baranka, ale wśród nich był ten, na którego ten baranek w ogóle wskazywał. Czytamy o kielichu wina, który Jezus wziął, gdy było po wieczerzy. Bardzo możliwe, że już wtedy był to jeden z czterech takich obowiązkowych kielichów, który należało wypić w trakcie tej Hagady, w trakcie tego wspominania. Dlaczego cztery kielichy? Jak stara jest ta tradycja, jest bardzo możliwe, że sięga czasów drugiej świątyni. Księga Wyjścia, rozdział 6, wersety 6 i 7 są podstawą tego ustanowienia, jeśli chodzi o tradycję żydowską. Pisze tam tak. Dlatego powiedz do synów izraelskich, jam jest Pan. Ja uwolnię was od ciężarów nałożonych przez Egipcjan. Właśnie tu jest to ważne, że są tutaj cztery ważne obietnice. Ja uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan i wybawię was z ich niewoli, numer dwa, i wyzwolę was wyciągniętym ramieniem, numer trzy, i przez surowe wyroki, i przyjmę was, numer cztery, za swój lud i będę wam Bogiem i poznacie, że ja Pan, Bogiem waszym, który was uwalnia od ciężarów nałożonych przez Egipcjan. Ilość tych kielichów właśnie została, ich znaczenie powiązane z tymi wersetami i z tymi obietnicami. Każdy z tych kielichów nawiązuje do jednej z tych obietnic. Tutaj jest odpowiedni komentarz w Szemot Rabba. Dlatego mędrcy zarządzili, aby podczas wieczoru paschalnego obecne były cztery kielichy odpowiednio do tych czterech wypowiedzi, a wówczas wypełnione zostaną słowa psalmu: podniosę kielich zbawienia i wzywać będę imienia Pana. Albo ściśle kielich zbawień, tam jest w liczbie mnogiej w tym psalmie powiedziane, ponieważ one obrazują razem różne aspekty tego zbawienia i razem dają taki pełny obraz dzieła odkupienia. I teraz tak bardzo szybko postaram się omówić, co one znaczyły. Pierwszy kielich nazywany jest kielichem uświęcenia i on się odnosi do słów: uwolnię was od ciężarów Egipcjan. Uświęcenie w rozumieniu żydowskim przede wszystkim jest oddzieleniem. Prawda? Od tego zaczął się w ogóle cały proces wybawiania ludu Bożego spod władzy ciemności. Bóg sam oddziela, ale też nakazuje, aby samemu świadomie odrzucać to, co należy do świata ciemności i co rodzi zniewolenie. I tak jak Pan Bóg kiedyś oddzielił naród Izraela od pozostałych narodów, wyróżnił ziemię Goszen, uwalniając ją od przekleństw, tak samo w teraźniejszym czasie możemy powiedzieć, nas czyni świętymi, czyli oddzielonymi od panowania zła. I chcę, żebyśmy jako wolni to dzieło rozwijali w naszym życiu. I przeznacza nas na wyłączną własność swoją w Mesjaszu. Drugi kielich to kielich wybawienia, zgodnie z obietnicą, i wybawię was z niewoli. Użyte tutaj hebrajskie słowo nacal zawiera ideę ratunku i ucieczki od niebezpieczeństwa.
takiego, który wiąże się też z całkowitą bezsilnością Izraela w jakiejkolwiek próbie wybawienia samego siebie spod jarzma Egiptu. I w tym tradycyjnym sederze ten drugi kielich jest ulokowany pomiędzy opowiadaniem o wyjściu, a potem się spożywa niekwaszony chleb, tak? Czyli macę. Każdy wie, co to jest maca. Tak myślę. Czy taki przaśnik. Jeszcze o tym więcej powiemy za chwileczkę. I gorzkich ziół. Co nam może przypominać, nam, którzy wierzymy w Mesjasza, że nasze wyjście spod władzy Królestwa Ciemności dokonało się poprzez dzieło Mesjasza, który doświadczył za nas goryczy cierpień i śmierci. A jednak tak, te gorzkie zioła. A maca mówi o tym, że stał się dla nas chlebem żywota. Wolnym od grzechu, od kwasu grzechu i jego zniszczenia. Trzeci kielich to kielich odkupienia. Tutaj zwróćmy uwagę. Albo kielich zbawienia. Według zapowiedzi wyzwolę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe wyroki, czy też sądy. Jest on szczególny, ponieważ wypijany był po głównym posiłku. Czyli był główny posiłek, wtedy spożywano przede wszystkim baranka, dzisiaj jakieś różne dania koszerne, obiadowe, dobre, zupa, coś jeszcze. Zależy, jak wyobraźnia kucharza podpowie. W każdym razie to była konkretna wieczerza, która miała nasycić i rozradować uczestników tej kolacji. No a po jedzeniu w tradycji żydowskiej się dziękuje. Nie przed jedzeniem, tylko po jedzeniu. Składa się dziękczynienie za to, co się zjadło. Tak właśnie jest u nich. Więc ten kielich, który po tej wieczerzy był spożywany, był kielichem dziękczynienia, ponieważ dziękczynienie to jest po prostu błogosławieństwo, bracha, czyli ten kielich nazywano często kielichem błogosławieństwa. Co powoduje, że to był prawdopodobnie właśnie ten kielich, który Jezus wziął i przydał mu nowego znaczenia. Ponieważ list do Koryntian mówi tak. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Takie określenie jest użyte. Z różnych względów on najbardziej pasuje do tego, co mamy napisane w Ewangeliach. Jako ten szczególny kielich na pamiątkę jego przelanej krwi. Wiemy, że słowa Ewangelii mówią, że został właśnie wzniesiony po wieczerzy, czyli po tym zasadniczym posiłku sederowym. Wziąwszy chleb, podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc, to jest ciało moje, które się za was daje, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie kielich, kiedy było po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Czwarty kielich można określić jako kielich odrodzenia, ale właściwie są różne określenia, bo tradycja żydowska jest taka dosyć zróżnicowana. Mi się podoba takie określenie kielich poślubienia. Zgodnie z ostatnią obietnicą i przyjmę was za swój lud i będę waszym Bogiem. To jest taka formuła małżeńska, jak sobie mężczyzna brał żonę za kobietę, mówią, będziesz moją żoną, a ja będę twoim mężem. I Bóg tak często mówi, wy będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. To znaczy, że przymierze nasze z nim ma też charakter takiego właśnie głębokiego związku. Ale, jak ostatnio mówiliśmy, po tym trzecim kielichu Jezus powiedział, że nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli, aż do owego dnia, gdy będę go pił z wami na nowo albo jako nowy w królestwie Ojca mego. Nie wiem, na 100%, ale tak myślę, że być może on nie wypił wtedy tego czwartego kielicha, ale odroczył to w czasie. Właśnie ten kielich odrodzenia, do momentu, kiedy jego królestwo zostanie w całej pełni ustanowione. Wtedy, kiedy będzie uczta baranka. Wtedy, kiedy przyjdzie wielu spośród narodów, z północy, południa, wschodu i zasiądą razem z Abrahamem, z Izaakiem, z Jakubem, z wszystkimi mężami wiary, z tymi, którzy byli przed nami i wspólnie będziemy radować się na weselu baranka i może wtedy jego seder zostanie dokończony.
Dlatego dzisiaj, kiedy obchodzimy Wieczerzę Pańską, w jakiś sposób oczekujemy dokończenia tego sederu i jednocześnie jakby podłączamy się pod tamtą atmosferę, pod tamto wydarzenie. Zarówno cofamy się w czasie, jak i wybiegamy w przyszłość. Bo dla Niego to wszystko już jest. On to wykupił na krzyżu, natomiast dla nas jeszcze w czasie ma się spełnić. Ale to jest tak pewne, jak nic w tym świecie, można powiedzieć. I będzie to czas, kiedy zbawiony będzie cały Izrael, jak mówi Rzymian 11:26, a jednocześnie wejdzie też pełnia pogan, pełnia tych wszystkich, których Bóg w swoim planie przewidział, by stali się częścią Jego Kościoła. I to będzie czas, który żydowska eschatologia też określa jako czasy mesjańskie.